Serdecznie witamy wszystkich hodowców. W drugiej części naszego fotoreportażu tutaj kręconego podczas pobytu w hodowli kolegów Tadeusza i Witolda Mocarskich. Jesteśmy tutaj, Tadeusz może przejść tam, bo tutaj nie widać, bo ja powiem, jesteśmy już tutaj w Gołębniku. Jego w pierwszej części ten Gołębnik widzieliśmy na zewnątrz, tutaj jest zlokalizowany specjalnie do tego zaprojektowanym, tak jak wspomnieli koledzy, budynku. Za chwilkę się zapoznamy z różnego rodzaju ciekawostkami, które tutaj mają w Gołębniku. Teraz jednak widzimy, że Witek trzyma gołębia jakiegoś. Co to jest za gołąb? Tak, to jest druga lotniczka oddziału. Druga albo trzecia. Z tego roku? Z tego roku. To chodzi tak, to są gołąbki młode przylotowane. Które te tutaj, które macie, tak, to są wszystko młode przylotowane, nie? Które ukończyły. Ona się wywodzi właśnie z tego naszego gołębia, który jest wystawiony w kategorii D na wystawę ogólnopolską. 80-24-85. To jest jego córka, a matka to się wywodzi z tego naszego właśnie lotnika, tego 1641, który był na Bukareszcie, trzecie miejsce zajął. Tam co widzieliśmy, to tablo. To jest chyba dziadek właśnie, o ile dobrze pamiętam. Tutaj jeszcze powiedzmy od razu, bo na wystawie tam w Kolnie, wprawdzie tutaj Tadeusz nam opowiadał o tych gołębiach, z jakich linii się wywodzą, to powiedzmy może coś troszeczkę więcej, bo tu mamy gołębie młode, tam za chwilę, bo ma tych boksów, to macie chyba cztery. Tu mamy akurat boks z gołębiami młodymi, jeden, tak? I z jakich to się gołębi wywodzą te gołębie, które tutaj macie? I jak w ogóle dochodziliście do takiego stada, żeby mieć tak jak to mówisz, tą genetykę, co już napomknęliśmy na początku? Tak, to gołąbki wywodzą się z gołębi linii Janssen, Janssen Arden i De Klack. To są takie gołębie, z które ja sprowadziłem w 1997 roku i były selekcjonowane przez te wszystkie lata. Najlepsze lotniki zbierane, żeśmy lotowali ich, no to były lotowane i najlepsze po prostu były łączone z najlepszymi, ale w pokrewieństwie. Ostra selekcja. Tylko ostra selekcja. I żeśmy doszli do tego, że te gołębie są, nie? I teraz właśnie dokładaliśmy zawsze troszeczkę takich świeżych, nowych gołębi. Świeże nowe, to znaczy co, zakupywane tutaj lokalnie od hodowców, czy na zachodzie? To znaczy tak, jeszcze w 2010 roku żeśmy jeszcze sprowadzili z Niemiec od Helmuta Knopa, to z gołębi z Vandenabele, to jest też bardzo dobry hodowca czołowy niemiecki, tam 17 nawet był w Niemczech. No, trzeba wspomnieć o Zbyszku Pawlicy w 2006 roku. Tak, sprowadziliśmy hodowlę od niego, całą hodowlę. To... Kolega Zbyszek Pawlica, skąd jest dokładnie? Koło Tarnobrzega, Wikozy chyba, ta miejscowość, gdzie mieszka. Wikozy. No, on Wikozy. Po prostu likwidował hodowlę tam ze względów rodzinnych, osobistych, ale już teraz mamy kontakty do dzisiaj z nim, także wraca z powrotem do gołąbków. No i... właśnie, bo chciałem powiedzieć, bo hodowca z reguły jak likwiduje, to w danym przypływie ma jakiś taki moment załamania, depresji, albo zmuszają go do tego życiowe różne sytuacje. Do niego to życiowe sprawy. I później niestety dla rodziny, a wtedy dla hodowcy ciągle wraca do tego sportu. Tak. Ja jeszcze nie znam hodowcy, który by tak naprawdę zlikwidował, no chyba, tak powiem, tak śmiertelnie jak ma ten problem. To tylko tak, tak to nie zdarza się, żeby ktoś zlikwidował do końca hodowlę. Tak i właśnie tutaj już chcę, żeby z tych swoich starych gołąbków, czy tam coś jeszcze mamy, oczywiście mamy potomstwo i teraz możecie się dobrze zrewanżować, bo z takim tytułem, jaki macie, to będzie na pewno te gołębie i potwierdzenie, że to po jego gołębiach między innymi, tak, jego gołębie przyczyniły się tutaj do sukcesu, który wy odnieśliście. No, co roku sukcesywnie staramy się coś sprowadzać dobrego. Ale robicie to tak w większej ilości, czy po prostu raczej takie bardziej wyselekcjonowane pojedyncze sztuki? Pojedyncze sztuki. Tak. Naprawdę z wychodzeniem. Bardzo dobrze. Tak jeszcze nadmienię, bo powiedziałeś tam na pierwszej części, jak rozmawialiśmy, że wychowujecie tylko po tych najlepszych gołębiach, tak, a resztę pozostawiacie dla partnerów, czy to jest coś takiego jak u Tomka Rumińskiego, że on hoduje też tylko z tych najlepszych par, pojedynczo daje wychowywać, czy też ze wszystkich gołębi hodujecie młode? Hodujemy tylko z najlepszych par. Tylko z najlepszych par. Po prostu te słabsze. Przeuważamy, prawda? Tak. Przynajmniej tak myślimy, które są najlepsze i po nich wyhodowujemy te słabsze, po słabszych gołębiach jajka wyrzucamy, a podkładamy te. Aha, czyli ale też takie, że staramy się po jednym? Po jednym. Czyli tak samo praktycznie jak u ptaka. Sporadycznie tam też para, dwa młode hoduje, ale... Ale zazwyczaj te lepsze gołębie mają po jednym młodym, znaczy, żeby zbytnio nie obciążać ich przed lotami. Jeśli się wykażą, to na następny rok będą miały szansę wychować własne dzieci. Tak, rozumiem. Tutaj zobaczmy, bo mówiliśmy też jeszcze o tym gołębniku, że to jest gołębnik, który powstał niejako to wszystko to, co chcieliście sobie tutaj najlepszego, że tak powiem, wprowadzić, to tutaj wprowadzaliście. I zobaczmy tutaj, tak, popatrzmy, Maciu, tak, na ruszcie jest gołębnik.
Ruszt jest około tak 15-20 cm nad ziemią, widzę. Tak, 20-20. 20, coś tego rzędu. Siodełka macie tego typu, tak jak spotykaliśmy już w wielu różnych gołębnikach. Tam z tyłu jeszcze zobaczmy, jest, że kał może sobie swobodnie na ścianę spadać. Sebastian tutaj macie robi, ostojalniski, właśnie tak widzę, bo ten typ znam właśnie. Jeździłem tam do niego. Tak, właśnie to widzę ten typ, to kolega tam z Czerska. Dokładnie. Tutaj macie też, widzę, świetlik taki zrobiony. Tutaj widzę, jest taka z falistej, przezroczystej. Tak. No. Takiego tworzywa przezroczystego zrobione. Tutaj mamy właśnie jeszcze, to jest wentylacja regulowana. Patrzmy właśnie, bo tak macie tutaj, płyta jest na całości, to jest kartonowy, nie płyta, nie, oś, taka paździerzowa. Paździerzowa, tak. Tak, a tutaj macie... To jest wentylacja, otwieramy, po prostu regulujemy dopływ powietrza, prawda, żeby nie było żadnych tam przeciągów czy coś. Ale teraz jeszcze powiedzmy, tak, w suficie macie pusto całkiem, czy tam jest izolowane? Tam jest pusto, jest dachówka. Dachówka ceramiczna, czy blacha dachówka? Nie, to jest dachówka tak... Betonowa taka? A falista. Falista, rozumiem, tylko no, bez azbestowa. Ale bez azbestowa i to jest coś takiego, że nie macie ocieplenia żadnego tam, tylko jest po prostu wolna przestrzeń. Tak, to taka poduszka powietrzna jest, także tutaj jeśli na przykład wyjdziemy na zewnątrz, to mamy, to nawet specjalnie, żeśmy mamy zamknięte tą przestrzeń nad gołębnikami, żeby robiło się podciśnienie, żeby wyciągało powietrze tu zamknięte, żeby nie rozchodziło. Czyli naturalne tak zwane ciągi te. Tak, naturalne ciągi. Wtedy nie ma takiego pyłu w tym. Wtedy to wyciąga tak, powietrze się ogrzewa między tym dachem, sufitem, a dachem, dachówką i ono kominkami do góry zaciąga to powietrze z gołębników. No tam tu są kominki, nad każdym gołębnikiem jest kominek, tak, i... W pełni wykorzystana konwekcja. Tak. No, dodatkowo tak jeszcze tutaj mamy podwójne dno na korytarzu, tutaj jest, że... Bo właśnie tak, tu macie róż, tu macie pełne... To jest podwójne dno, czyli to jest... Takie coś zrobiliśmy, jak... Zobaczymy sobie tutaj, o właśnie. I to jest... Łapacz kurzu, tak zwany, tak żeśmy to wymyślili, że jak gołąb przelatuje do otworu, to ta cały ten pył idzie pod tą deskę. Bo tutaj macie to tak zrobione, że tu jest taki właśnie ten okap, taki tak, regulowany jest... i szczelina jest taka. I tutaj właśnie kanałami przechodzą pod róż, a tu mamy też powietrze, żeby nie robiła się poduszka powietrza. Tutaj mamy właśnie takie... Też siatka jest, są i każdy otwory. Detal przemyślany jest. Żeby powietrze się nie sprężało. I siateczkę, widzę, też macie taką malutką, drobną, żeby myszy nie wchodziły, pewnie, co? Tak, żeby to... Takie drobne żeśmy założyli, żeby ten. I to się wyciąga, tak jak tutaj się wyjmuje, wyczyści. Tutaj można odkurzaczem zbierać, tak jak tu widać nawet jest, prawda? Że tutaj ten pył wpada, nie? Że zdaje egzamin w 100%, prawda? Rozumiem. I mamy takie jako miejsce, gdzie tego pyłu następuje, że tak powiem, spiętrzenie, ale łatwo dzięki temu go tutaj usunąć, nie? Dokładnie, tam się pod spodem nie robi poduszka powietrza, bo powietrze. Ale bo tutaj macie też na dole to samo? Tam? Tak. Dlaczego to jest zrobione? Bo widzę naokoło. A czy tutaj była podłoga pełna? Zaraz przejdziemy do kolejnego gołębnika i tam będzie bardziej widoczne, bo tutaj w tym roku żeśmy zdjęli ze względu na tą ilość gołębi młodych po lotach, żeby, bo tutaj płyta na tym leży, zaraz przejdziemy do następnego gołębnika, żeby to naturalnie wpadało, bo dlatego, że jest ich dużo tutaj, ale to tylko jest chwilowe zdjęte, płyty stoją i jak później tutaj wszystko zrobimy tutaj już to, taką selekcję z tymi gołębkami, a to teraz w tym tygodniu to zrobimy, to po prostu założymy tą płytę, żeby tak było, jak sobie zaplanowaliście. Tak. Teraz jeszcze popatrzmy, bo tutaj macie te różnego rodzaju krateczki takie do otwierania, ale tutaj tak widzę, że one chyba tylko jakąś rolę będą spełniać. Tak. To powiedzmy może od razu, bo tak patrzę, tu macie tak całkiem otwierane, tu wszystko tak jest przemyślane raczej, to na pewno nie powstało to tutaj bez powodu. Tak, to chodzi tutaj o to, żeby gołębie zmusić, szczególnie młode jaką, żeby to do spacerowania, żeby nie latały, bo jak latają, to się płoszą, nie? Aha. A tak to przyłapaniu, jak na przykład na treningi wywozimy młode gołębie, to tak zachodzimy i praktycznie każdy gołąb, to jest mamy jakby cztery gołębniki w jednym. Rozumiem. Jest więcej zakamarków, gdzie łatwiej je złapać, tak, bo mogą, a i gołębie nie uciekają. O, widzimy właśnie. A i gołębie stają się po prostu mniej płochliwe, prawda? Bo jeśli pierwszy raz jest spłoszy, drugi, trzeci, już kolejny raz to już i następne się płoszą. Gołębie są spokojne. Właśnie widzę, a jeszcze zadam pytanie, to jak już na ten lot łapiecie, czy w ogóle tak często, to kto tutaj się zajmuje bardziej gołębiami, więcej czasu poświęca, czy ty, Tadeusz, czy Witek? To w zależności, jak czas pozwala. Czas pozwala. No, Witek bardziej tak łapie, nie? On tak z tym gołębami tutaj w gołębniku, nie? On tak spokojnie do tego, nie? No widzimy właśnie każdego gołębia, teraz co łapał, to żaden nie podlatywał, nic, one są widać przyzwyczajone, widzimy, mają młode gołębie, mają piękne upierzenie, widać, że są dobrze odchowane.
bo teraz karmiki mają tutaj puste, a słuchaj, pojnika nie widzę, gdzie wy macie pojniki, czy nie ma teraz pojników? Nie, bo za pokarmieniu był zabrany. Aha, i tak zawsze robicie, że zabieracie? Nie. Teraz nie, mamy te często takie zimowy, żeby to po prostu woda to nie spadała poniżej temperatury jakiejś. Rozumiem. Czyli tutaj tą część niejako, którą mamy tutaj z gołębiami młodymi, możemy powiedzieć, że mamy nie tyle co załatwioną, ale omówioną. A tutaj obok mamy te gołębie starsze, tak? Jak widać. Aha, jeszcze zobaczmy wlot jak wygląda. Tutaj macie system, jaki używacie, Unikona? Tak, Unikona. System Unikon. Gołąbki wchodzą tutaj przez antenę. Mhm. A tutaj sobie mogą wyjść. Tędy wychodzą sobie, nie? I tutaj są takie malutkie woliery z przodu. Tak, one są zdejmowane. Po 11 listopada zakładamy woliery. Dlaczego mamy lot patriotyczny, to tak. Te też wypuszczamy gołąbki, dajemy tutaj. Rozumiem. A ten i później zakładamy, całe zimę są gołąbki zamknięte, nie? Mhm. Nawet nie trenują wokół gołębnika, nie latają sobie nie, nic. Nie trenują. Dobrze, teraz mamy kolejne tutaj boksy, bo tutaj widzimy już są boksy z celami, ale widzimy podobnie jest też rozwiązane, też te krateczki dodatkowe różne, tak. Te same rodzaje tych dolnych daszków. Tak, i właśnie to jest ta płyta położona, że jak gołąb leci, nie, to uderza, nie, to powietrze uderza i rozchodzi się na boki, prawda? I więc ono jak się uderza na boki, tak tam to zakładamy, spada. To wchodzi pod ten, pod ruszta, cały tam ten pył wpada i... No, bo tak, bo jeżeli zostawimy cały ruszt, on będzie podlatywał. To on wafluje i to podnosi. Dokładnie cały czas teraz, tutaj mamy to ograniczone. No, ciekawe rozwiązanie. Pierwszy raz się z tym zetknąłem, z takim tego typu. Widać, że naprawdę było to przemyślane. Teraz jeszcze popatrzmy, cele to macie też takie... To też Sebastian robi wam? Ostoja? Nie. To znaczy... Nie, to były... Nie, kupowane nie. Było. Tak, kupowane. Kupiliśmy, znaczy nie. Same przody, nie? A to żeśmy sami robili. A resztę widzę, to jest dopasowane. Tak, tutaj macie 2, 4, 6, 8, 16 sztuk, tak? 16 i tam 2, 18. Tak, te dwie to także w tym roku były dodatkowo dołożone, ale po prostu jeśli jest gołąbków, to one są puste, prawda? Zamykamy je, są puste. Bo chcemy, żeby gołąb po prostu jak... któremu nie odpowiada cela, bo nie odpowiadają wszystkim jednakowo, prawda? To żeby se sam sobie wybrał, nie? Jeśli dodatkowa jest wolna, to może sobie obierze i wtedy, żeby go nie zmuszać. To właśnie przypomnę, jak mieliśmy kiedyś taką ciekawostkę u kolegi Manfreda Bulli, był ten słynny gołąb karton, który w ogóle nie chciał w celi siedzieć, tylko miał taki stary karton, który przypadkowo został położony i on z niego leciał i był pierwszym lotnikiem oddziału i wszystko. I mu po prostu ten karton idealnie pasował, nie? Dobrze, to tam macie trzy takie same boksy? Tak, takie same. Trzy takie same boksy. Zobaczmy, wszędzie są, widzimy te daszki od dołu, te no, daszki, które czy klapy do łapania kurzu. A te klapy to sami wymyśliliście, czy to gdzieś podglądaliście w głębniku? Sami. Sami. Tak, po prostu no, chcieliśmy jakoś tu uniknąć, tego, wyłapać to zapylenie. Mhm. I tak tutaj. Rozumiem. Żeśmy do tego doszli. Doszliśmy do takiego wniosku, że to powinno być. No, że to musi być tego, że musi być podwójne dno, żeby to powietrze się nie sprężało, bo jak będzie sprężone powietrze, to pył żaden nie podejdzie pod spód, prawda? Też tak, mamy jeszcze taką pomoc naukową, widzę, macie widzicie i wilgotność możecie. I temperaturę, i co jeszcze? I ciśnienie mierzymy, ciśnienie, tak? Temperatura też jest też. Jest, tak, też. Wszystko. O, mamy taki zestaw. Też na to zwracacie uwagę zawsze, czy nie? Czy tak zwracamy właśnie na wilgotność powietrza, na temperaturę gołębników, czy nie jest za gorąco, czy ten, jak to sterować. Ale w chyba tu nie macie problemu z nadmiarem ciepła. Nie. Przez to, że macie tą poduszkę powietrzną, to ona, że tak powiem, kumuluje to wszystko. Tak, po prostu kumuluje, to nie jest za ciepło, nie. To jest jest po prostu, zamykamy nawet okna latem, jak jest gorąco, zamykamy, tu mamy okna, są cały rok, tylko otwierane i zamykane. No i tu widzę czujki ruchu, cały czas świecą, także tutaj... Od razu przestrzegamy tych, którzy mają już niecne myśli, a tacy się mogą zawsze zmiany. Dokładnie. I tu mamy ostatni już ten, chyba największy cel macie w tym gołębniku. Tak, w tym boksie. O. Dobrze, czyli tu mogę zapowiedzieć, tak wyglądają gołębniki lotowe tutaj u was. Dokładnie. Dobrze. Każdy gołębnik różni się trochę wnętrzem, żeby te gołębie się nie myliły. Widzimy, że mamy... W tamtym gołębniku jest, na tamtej ścianie są cele, w tym są, na drugiej ścianie, także ten gołębnik... Tutaj też jeszcze inaczej? Tutaj też. Czyli nie ma możliwości, że wejdzie, pomyli się tam, rozbije jajka, czy coś? Dokładnie. Zdarza się oczywiście, bardzo rzadko, ale się zdarza. Szczególnie zdarza się nam... nie zdarza się, ale dosyć często, ale jak to stara samiczka, jak kiedyś była w jednym gołębniku, a później
no, Samczyk jej partnera, żeśmy wybrali w drugim, to, ale to tylko jest tak raz, dwa i więcej się nie zdarza, nie? Widzimy, że chcieliśmy zrobić początkowo fotoreportaż, najpierw jedną część, ale teraz z uwagi na to, że to jest tyle ciekawych rzeczy, podzieliliśmy, a później pomyśleliśmy, że zrobimy dwie, ale widzę, że i zrobimy trzecią, bo teraz, kiedy można powiedzieć, tak dokładnie omówiliśmy gołębniki kolegów, jak tutaj one wyglądają, to może teraz zakończymy na razie tą część i za chwilkę, kiedy o gołębiach nie będziemy tu mówić, tylko po prostu te ciekawe gołębie, które koledzy chcą zaprezentować, złapiemy w klatki i na dole tam będziemy o nich już szczegółowo więcej opowiadać. Także na razie dziękujemy i do zobaczenia, dobrolot i zapraszamy do części trzeciej. Dobry lot. Tutaj właśnie nim zejdziemy na dół, tam jeszcze do niejako powiedzmy tam biura tego punktu, tego klubu takiego tutaj kolegów, to zobaczmy, mamy tutaj jeszcze jeden gołębnik, to są samiczki, tylko bo tam były same samce. Jeszcze kilka było młodych, które tam jeszcze siedziały samczyki. A tutaj macie samiczki. Tu są same samiczki. Tutaj już jest całkiem nisko. Tu jest nisko, tu jest woliera, tam one do woliery wychodzą, tam przez to okienko. A, tam na zewnątrz woliera całkowicie. Jest regulowana na zewnątrz. Jest i też woliera. Macie, widzę, te zakamarki zrobione, żeby taki labiryncik powstał, żeby łatwiej było łapać. Żeby one nie przychodziły, żeby nie latały gołębie z muśnitego. Tutaj jest kurtyna z folii, jak chcę, mogę go zaprezentować. Jeśli... No, to jak no, to jak to... się nie zakurzysz, nie? Nie, no to ja... Nie, to aha, zamykacie całkiem, czy jak? Nie. I teraz ja wam zaprezentuję, nie? Jak to wygląda. Przeganiamy przez gołębie tą kurtyną i one po prostu przelatują sobie. Aha, zamykacie, żeby one po prostu... Tak. Rozumiem. To przy oblotach, przy treningach, jak one są, żeby się nie widziały, to w ten sposób, za tą, przed tą blandeką, one... Nie trzeba ich... Pierwszy raz wejdą, natomiast kolejny raz to już one same przechodzą, jak po prostu jak gęsiego jeden rozumiem, za drugim idą. Rozumiem, po prostu nauczycie trzeba. Tak. I to jest, uważam, że to też jest dobre. Tego. Rozumiem. Ale to jest rozwiązanie, ale nie. Tutaj macie, to jest mój, to przygotowaliście sobie sami, że tak powiem, kiedy planowaliście gołębnik, to tak, wszystko. Tak, jak ten projekt takiego budynku był zaprojektowany, nie od dołu, tylko od góry. Rozumiem, dobrze. No nic, teraz wtedy już kończymy i idziemy teraz na dół, gdzie będziemy za chwilkę już mówić o tych gołębiach, które koledzy tutaj mają w swojej hodowli. Do zobaczenia już teraz, dobry lot.